Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Koźmiński. Jestem pracownikiem naukowym Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mam przyjemność pracować w katedrze Ekonomicznej Analizy Prawa i Informatyki Prawniczej i w trakcie naszego dzisiejszego spotkania chciałbym państwu zaprezentować wykład pod tytułem Ustrój gospodarczy od leseferyzmu do interwencjonizmu. Zanim rozpocznę, to może wypada skomentować przez zaledwie kilka dziesiąt sekund, może kilka minut, czym jest leseferyzm i interwencjonizm, które pojawiają się w tytule wykładu? Bo można by powiedzieć, że już tytuł zawiera dwa sformułowania, które mogą budzić wątpliwości, mogą budzić kontrowersje co do, co do ich definicji, co do znaczenia. Leseferyzm moglibyśmy generalnie ująć jako postulat nieingerowania władzy publicznej w gospodarkę. Laissez-faire, czyli pozwólcie działać, to jedno z głównych haseł rewolucji francuskiej i zresztą nie tylko rewolucji francuskiej, ale ruchu, który miał na celu uświadomić rządzącym, że ingerowanie przez władzę publiczną jeszcze w czasach monarchii absolutnej powoduje negatywne efekty nie tylko dla adresatów tej ingerencji, ale również finalnie dla samego społeczeństwa i władzy publicznej. A zatem słowo leseferyzm, które oczywiście możemy definiować w różny sposób, ale ja tutaj w trakcie tego naszego spotkania, w trakcie mojego dzisiejszego wykładu będę traktował jako generalnie synonim wolności gospodarczej. Czasami będę traktował zamiennie w stosunku do takich pojęć jak na przykład liberalizm ekonomiczny, czy wolność działalności gospodarczej, czy po prostu system kapitalistyczny. Jak natomiast zdefiniować interwencjonizm? Pojęcie interwencjonizmu, czy jeśli sięgniemy do historii myśli ekonomicznej, czy jeśli sięgniemy do historii idei politycznych, ma różne definicje. Tutaj chodzi mi przede wszystkim o to, że interwencjonizm będzie kojarzony z takimi koncepcjami, które zakładają, że władza publiczna powinna, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu, ingerować w stosunki gospodarcze i w życie ekonomiczno-społeczne. Proszę Państwa, widzicie Państwo na slajdzie trzech wielkich myślicieli. Nawet jeżeli ktoś tak podejrzewam, nawet jeżeli ktoś nie jest specjalnie zainteresowany zagadnieniami prawnoekonomicznymi, nawet jeżeli do tej pory nie uczestniczyliście w zajęciach, które były poświęcone kwestiom filozoficznym, ekonomicznym czy historii myśli społecznej, to nie mam żadnych wątpliwości, że na pewno słyszeliście państwo o Johnie Locke'u. Adamie Smyfie oraz Dawidzie Ricardo. Tych trzech myślicieli wybrałem, by rozpocząć narrację, rozpocząć opowieść na temat leseferyzmu. Ale żeby przejść do leseferyzmu i żeby przejść do tych wątków takich właśnie kapitalistycznych, do stosunku liberałów, do gospodarki, do relacji ekonomicznych, wypadałoby powiedzieć kilka słów wprowadzenia na temat Samego liberalizmu. Liberalizmu ogólnie jako ideologii polityczno-społecznej, która bazuje na bardzo konkretnych założeniach antropologicznych, czyli daje pewną definicję, pewną propozycję, wyobrażenie człowieka. I co więcej, jej postulaty, czyli postulaty liberalizmu jako ideologii politycznej, nie ograniczają się tylko i wyłącznie do kwestii. Gospodarczej, do kwestii ekonomicznej, ale oddziałują na kwestie polityki, na kwestie społeczeństwa e, i również na kwestie religii. A zatem tak. Liberalizm jest ideologią materialistyczną i ideologią rewolucyjną, co może dziwić, zwłaszcza w kontekście współczesnych liberałów. Bardzo często dzisiaj, jak popatrzymy na xx XXI wiek, to często wśród liberałów panuje takie przekonanie, że my jesteśmy umiarkowani, my jesteśmy jakimś centrum. No bo z jednej strony mamy radykałów socjalistów, z drugiej strony mamy jakichś radykałów, nacjonalistów, konserwatystów i tak dalej. Tymczasem proszę pamiętać, że w wieku XVII, kiedy rodzi się liberalizm, za takiego głównego twórcę liberalizmu uważany jest John Locke, czyli myśliciel, którego widzimy tutaj po lewej stronie. Jak Państwo widzicie, no, urodzony w pierwszej połowie XVII wieku, umiera na początku XVIII. John Locke... Moglibyśmy powiedzieć, jest dosyć umiarkowany w swoich postulatach z naszego punktu widzenia, ale jednocześnie w okresie, w którym tworzy, moglibyśmy powiedzieć, że przez pryzmat relacji społeczno-polityczno-ekonomicznych, które Locke obserwuje czy mógł obserwować za okna, jest radykałem. Myśl liberalna jest myślą rewolucyjną i to nie jest przypadek, że jest jedną z głównych inspiracji, która dostarcza tej siły rewolucji francuskiej. To nie jest przypadek, że jednym z głównych postulatów rewolucjonistów francuskich była zasada wolności. Była również zasada równości. To nie jest przypadek, że podczas rewolucji francuskiej jednym z pierwszych aktów, który był ogłoszony, to pierwsza spisana deklaracja poświęcona prawom człowieka, która odwoływała się właśnie do założeń liberalnych. To nie jest przypadek, że w trakcie rewolucji francuskiej odwołuje się na przykład do koncepcji podziału władzy która ma charakter par excellence liberalny. To nie jest przypadek, że w trakcie rewolucji francuskiej przeciwko władzy monarszej, czyli władzy królewskiej, z którą na początku się próbują rewolucjoniści dogadać, a potem dochodzą do wniosku, że to nie jest możliwe i król, królowa tracą głowy w trakcie tej rewolucji, postuluje się zerwanie kontraktu z tyranem. Liberalizm postuluje między innymi hasło umowy społecznej, czyli założenie, że relacja rządzonych z rządzącymi ma charakter kontraktualny, a zatem jeżeli druga strona nie przestrzega kontraktu, no to się jej wypowiada posłuszeństwo, zrywa się kontrakt i tego typu postulaty są formułowane podczas rewolucji francuskiej. Prawda? A zatem liberalizm, chociaż z naszego punktu widzenia współczesnego, dzisiejszego, uchodzi za taką ideologię albo bo nawet nie tylko za ideologię, ale za pewną prawdę, która jest traktowana jako coś umiarkowanego, płynącego w pewnym mainstreamie, coś, co jest odległe od radykalnych jakichś haseł ideologii, tych takich właśnie znacznie bardziej radykalnych czy wręcz rewolucyjnych, to proszę pamiętać, że w XVII wieku liberałowie uchodzą za radykałów i, myś i myślicieli e, takich wręcz ekstremistycznych. W każdym razie, wracając do istoty liberalizmu, co jest tą istotą? Moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę najprostsza definicja liberalizmu bo oczywiście mamy różne wydanie liberalizmu, mamy różnych myślicieli liberalnych. W pewnym momencie w XIX czy w XX wieku dojdzie do sytuacji, w których podczas spotkań liberałów będzie dochodzić do wielkich kłótni i rywalizacji, bo okaże się, że spośród 10 czy 20 myślicieli określających się mianem liberałów, każdy z nich ma zupełnie inny pogląd. Jeden jest liberałem socjalnym, inny jest liberałem konserwatywnym, inny <laughs> jeszcze jest liberałem w wydaniu, na przykład niemieckim, to znaczy pod płaszczykiem pewnych liberalnych założeń i pewnych rozwiązań ustrojowych jednocześnie postuluje pewną taką dominację niemiecką nad innymi krajami europejskimi, no bo tylko Niemcy są w stanie tłumaczyć innym i pokazywać w jaki sposób pewne właśnie koncepcje liberalne są rozumiane. Natomiast Próbując uchwycić istotę liberalizmu u źródła, czyli w XVII wieku, można by powiedzieć, że tą istotą jest indywidualizm. Indywidualizm, czyli założenie zgodnie z którym każdy z nas jest indywiduum, a zatem zgodnie z którym każdy z nas jest jednostką. Proszę zwrócić uwagę, dla nas, dla ludzi żyjących w XX, XXI wieku, to jest takie oczywiste, prawda? Nawet w takich rozmowach na co dzień, w takich rozmowach, które prowadzimy z naszymi bliskimi, to kiedy próbujemy zaprezentować, wyjaśnić im nasz punkt widzenia albo nasze decyzje życiowe i zdanie naszych na przykład bliskich albo przyjaciół nas irytuje, kiedy próbują nas pouczać o tym, co powinniśmy ich zdaniem zrobić w naszym na przykład życiu zawodowym albo w naszym życiu jakimś emocjonalnym, rodzinnym, to my mówimy: ja sam o tym decyduję. To jest kwestia mojego życia prywatnego, prawda? A zatem indywidualizm jest czymś, co no, zdobyło sobie wielką popularność i jest przyjmowane za taki pewny punkt wyjścia, natomiast proszę pamiętać, że na przestrzeni dziejów rzadko kiedy tak myślano. Można by powiedzieć, że w tym sensie, w XVII wieku, wyraża się właśnie ten, ten taki radykalizm koncepcji liberalnej, że ona zrywa z dotychczasową tradycją. Mogę Państwu podać kilka przykładów. Na przykład, jaki sposób myślenia o człowieku dominuje w starożytności. Myślenie o zon polityką. Czyli myślenie o uwikłaniu człowieka i konieczności uwikłania człowieka w relacji z innymi. O tym, że w sposób naturalny rodzimy się jako istoty, które pozostają w relacjach z innymi ludźmi. Ten sposób myślenia zostanie przyjęty na przykład przez myśl chrześcijańską. Ale to nie tylko ta myśl klasyczna. Mamy na przykład myślicieli takich jak Jan Jakub Rousseau, którzy będą krytykować liberalizm, którzy będą krytykować indywidualizm. Będą podkreślać, że indywidualizm prowadzi do egoizmu, jest na taką kwintesencją egoizmu, egocentryzmu, skupienia na sobie. Inna kwestia. Będziemy się spotykać z zarzutami, że indywidualizm w tym wydaniu liberalnym, on lekceważy obowiązki na rzecz wspólnoty. Wspomniany Jan Jakub Rousseau odwołuje się bardzo często do takiej historii, do takiej legendy o Spartance. Podobno wiele wieków temu, my znamy ten okres tylko z przekazów historycznych, znamy te historie o rywalizacji na przykład Sparty i Aten, to podobno jednym z takich głównych legend w tej polis spartańskiej była legenda, według której do Spartanki, która wysłała na <trych> wojnę trzech swoich synów, wszystkich, których miała, przybiega posłaniec, i mówi, kobieto, wszyscy twoi trzej synowie zginęli w bitwie. A kobieta na to odpowiada, Spartanka, matka, która właśnie się dowiedziała, że straciła wszystkich swoich synów, odpowiada, głupcze, a jaki wynik bitwy? I posłaniec mówi na to, bitwa wygrana. Co robi Spartanka? Spartanka idzie do świątyni podziękować Bogom. Koniec legendy. A Jan Jakub Rousseau mówi, to jest obywatelka. Prawda? A zatem taka sugestia, że... Yy, Indywidualizm jest czymś, co neguje obowiązki na rzecz wspólnoty. Że indywidualizm czy liberalizm są antyobywatelskie, prawda? Bo skupiają się na sobie, na swoich indywidualnych, prywatnych emocjach, inaczej niż ta Spartanka, której pewnie jako matce serce krwawiło i doznała wstrząsu, ale jednak obowiązki na rzecz wspólnoty, czyli przetrwanie polis, przetrwanie wspólnoty politycznej. Jest ważniejsze. Inni mm, krytycy liberalizmu twierdzą, że słabością liberalizmu jest to, że podobnie jak inne oświeceniowe ideologie, bazuje na y, naukach, naukach ścisłych. Co to znaczy? To jest okres w historii, kiedy w nauce uświadomiono sobie, uświadomili to sobie fizycy, chemicy, biolodzy, że rzeczywistość, którą widzimy, tą, w której partycypujemy, że ona jest pozorna. W tym sensie, że na przykład stół, przy którym siedzę, to on w rzeczywistości jest skonstruowany z bardzo licznych atomów czyli jakichś takich cząstek, których nie jestem w stanie dotknąć, nie jestem w stanie zobaczyć, posługując się moimi zmysłami, ale wiemy, że one są, prawda? A zatem, że rzeczywistość jest skomplikowana, wszystko, co nas otacza, prawda? Czy są to drzewa, czy jest to woda, czy jest to jaka, jakiś przedmiot wytworzony, typu stół, krzesło i tak dalej, że on się składa w rzeczywistości z małych cząsteczek, które są w permanentnym ruchu. Niektórzy twierdzą, że to właśnie inspiruje myślicieli liberalnych, prawda? Czyli takie założenie, że na przykład społeczeństwo to trochę tak jak ten stół, no... No faktycznie to nie istnieje, bo byśmy musieli się skupić na tych małych cząsteczkach. Ono się składa z takich tych małych cząsteczek, każda biegnie w swoją stronę, prawda? Takich przykładów wpływu myśli czy sposobu myślenia nauk ścisłych na nauki społeczne moglibyśmy mnożyć. Wspomnę o takim jednym myślicielu, zresztą też twórcy liberalizmu, Benedykt Spinoza tworzył na gruncie Niderlandów, zresztą zasłynął tym, że wzbudził niesnaski religijne, bo przyszedł do synagogi jako, 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 jako Żyd i próbował przekonywać właśnie swoich no, współbraci w wierze do poglądów liberalnych. To się skończyło jednym wielkim skandalem. Prawda? Baruch Spinoza na przykład pisze taką książkę o wykładaniu etyki metodą geometryczną. Prawda? To nam pokazuje w jaki sposób w XVII wieku próbowano przekładać te takie wyobrażenia, czy wnioski czerpane z nauk ścisłych na właśnie nauki społeczne. Którzy mówią, że liberalizm jest takim błędem, już jakby u samych założeń ideologii liberalnej czy indywidualizmu leży to założenie, że właśnie rzeczywistość ludzka jest rzeczywistością taką, jak rzeczywistość świata nas otaczającego. Że tak jak możemy rozmawiać o ideach i o wartościach, tak samo jakbyśmy rozmawiali, prawda, o budowie substancji i tak dalej. I teraz tak. <laughs> Pierwszym tym takim klasycznym liberałem jest myśliciel, którego widzimy, John Locke. John Locke jest kojarzony przede wszystkim z koncepcją podziału władzy. Proszę pamiętać, to jest par excellence, takie założenie, postulat liberalny. To nie tylko Karol Montesquieu. Było wielu innych myślicieli, którzy postulowali podział władzy. Czasami to był trójpodział, czasami to był inny podział niż trójpodział. W każdym razie to nie jest przypadek, że wszystkie koncepcje podziału władzy wiążą się z liberalizmem. W jaki sposób? No, wiążą się z liberalizmem w taki sposób, że zakładamy, że jesteśmy jednostkami z naturalną wolnością, przyszliśmy na świat. Władza stanowi naturalne zagrożenie dla naszej naturalnej wolności, więc musimy tą władzę podzielić, żeby po prostu nie zaczęła nam szaleć, wchodzi w naszą sferę praw i wolności, prawda? Tak samo jak liberałem jest Karol Montesquieu, tak samo John Locke, prawda? tak samo na przykład Benjamin Constant, również myślicie liberalny, który postuluje kwestię podziału władzy. Inny przykład twórczości czy koncepcji Johna Locke'a, który zdradza nam właśnie te takie indywidualistyczne, wolnościowe inklinacje. Na pewno Państwo, przynajmniej niektórzy z Was, słyszeli o takiej słynnej tezie Locke'a o tabula rasa o tym, że człowiek stanowi niezapisaną tablicę. Proszę zobaczyć. Na pierwszy rzut oka nie za bardzo jakby wiadomo, o co chodzi. Ale skonfrontujmy ten punkt widzenia, że jesteśmy tabula rasa z tym właśnie punktem wyjścia, tym klasycznym, tym arystotelesowskim czy chrześcijańskim. Arystoteles i Tomasz, święty Tomasz, mówią, my się rodzimy z natury, wchodzimy w relacje. A tymczasem John Locke mówi, każdy z nas jest tabula rasa. Rodzimy się jakby z czystym kątem. Sami Decydujemy jak zapisać czystą tablicę, czy czystą kartkę papieru i czy naniesiemy na nią białego, białego czy naniesiemy na, na to na przykład żółty flamaster, czy niebieski, czy czerwony, czy zastosujemy na przykład jakiś grafit, jakiś na przykład ołówek, czy długopis, czy cienkopis, prawda? To trochę podobnie jest z naszym życiem. Każdy z nas indywidualnie decyduje o swoim życiu. Prawda? Kwintesencja liberalizmu czy indywidualizmu. To na co chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że proszę zobaczyć, pośród tych yy, haseł czy tych pytań sformułowanych na tym slajdzie, mamy jako pierwsze indywidualizm i samoposiadanie się, self-ownership. Co to znaczy? Już tutaj widzimy pewne powiązanie sposobu myślenia, filozofii indywidualizmu, liberalizmu. Z wątkami własnościowymi, z wątkami ekonomicznymi. Niektórzy mówią, liberalizm to jest takie dziecko mieszczaństwa. Mieszczaństwa, czyli ludzi, którzy żyli w miastach, tych, którzy z jednej strony mieli trochę pecha, bo się nie urodzili w rodzinach szlacheckich, a zatem nie odziedziczyli tych tytułów, prawda, czy tych uprawnień typowych dla szlachty, ale z drugiej strony na ogół mieszczaństwo, z czym się kojarzy? Mieszczaństwo, czy burżuazja? Z tym, że robiła biznes i była w robieniu biznesu bardzo dobra była po prostu lepsza od szlachty na ogół tacy mieszczanie prawda sprzedawali na przykład świece albo na przykład dostarczali jakiś posiłków albo na przykład tworzyli jakieś takie skomplikowane mechanizmy prawda zajmowali się ich tworzeniem i ich potem na przykład naprawianiem byli jakimiś zegarmistrzami a zatem zajmowali się biznesem dla nich czymś naturalnym była kwestia własności, dla nich czymś naturalnym była kwestia pewnych praw majątkowych, aktywów, i dla nich czymś naturalnym była umowa. Niektórzy mówią, że żeby zrozumieć, skąd w liberalizmie pojawia się koncepcja umowy społecznej, czyli założenia, że nas z władzą wiąże relacja kontraktowa, że godzimy się na aktualnego prezydenta albo na aktualny rząd, na aktualną konstytucję, na aktualny ustrój, no bo my się po prostu godzimy, bo zawarliśmy umowę. W pewnym momencie możemy wypowiedzieć tą umowę, jak nam się przestanie podobać. To to jest taka właśnie taki oddźwięk myślenia gospodarczego o świecie, prawda? Tak jak mieszczanie myśleli, że no żeby zarobić, żeby przetrwać miesiąc, to ja muszę sprzedać odpowiednią ilość tych świec, albo je wyprodukować, albo właśnie naprawić odpowiednią ilość tych zegarków. No to właśnie to znajduje odbicie w sposobie myślenia o polityce. Proszę zwrócić uwagę koncepcja self-ownership, koncepcja, która się pojawia u loka. A zatem założenie, że tak jak mam prawo własności do jakiejś rzeczy, no hipotetycznie, powiedzmy, że jestem właścicielem tego, tego kufla z herbatą to jako właściciel mam pełne prawo do niego i nikt inny nie ma prawa wkraczać w to moje prawo. To, czego będziecie Państwo się uczyć na przykład na studiach prawniczych, na drugim roku, na prawie cywilnym. Właściciel może zasadniczo zrobić ze swoją rzeczą, no, prawie wszystko. Mogę pobierać z niej pożytki, czyli mogę na przykład z niej korzystać, mogę sobie tutaj wlewać herbatę, inne jakieś ciecze, piwo, na przykład wodę i tak dalej. Mogę sprzedać tą moją rzecz, prawda, jeżeli jestem właścicielem. Mogę ją, jak mi się nie spodoba, mogę ją porzucić albo mogę ją nawet zniszczyć. Niszczyć, prawda? I trochę podobnie myślą o życiu ludzkim liberałowie. Samoposiadanie się. Skoro to jest bezwzględne prawo do rzeczy, to tak samo każdy z nas indywidualnie ma bezwzględne prawo do swojego organizmu. To znaczy, do tego, co ja robię z moim życiem. Do tego, czy ja na przykład wstaję rano, czy ja wstaję na przykład po południu. Do tego, czy ja na przykład zagospodaruję mój wolny czas w ten sposób, że poczytam książkę, że y, pójdę się rozerwać na przykład y, z, z przyjaciółmi, czy na przykład pójdę potrenować sport, prawda? Co więcej, skoro jesteśmy indywiduami, jesteśmy jednostkami czy atomami, bo takie pojęcie też pada u liberałów, no to sami odpowiadamy za moje życie. Inni ludzie nie mają prawa wkraczać w moją sferę, w sferę mojej wolności. No ale idźmy dalej, bo John Locke to zaledwie wstęp do liberalizmu. Proszę zobaczyć, Adam Smith. Adam Smith jest bardzo często traktowany jako jakiś twórca koncepcji wolności działalności gospodarczej. Istnieją nawet takie organizacje pozarządowe, które postulują deregulację, czyli właśnie uwolnienie rynku od działalności władzy publicznej i biorą Adama Smyfa na sztandary. Czy taki sposób myślenia o Smyfie, interpretacji Adama Smyfa jest uzasadniony? Chyba nie do końca. Adam Smith był szkockim filozofem moralnym, on był przede wszystkim skupiony na kwestii moralności, a zatem on raczej zastanawiał się nad zagadnieniami, co jest sprawiedliwe, co jest słuszne i tak dalej, ale rzeczywiście faktem jest, że w twórczości Adama Smitha pojawiają się koncepcje dotyczące kwestii gospodarczych, na przykład koncepcja homo economicusa. Kto to jest homo economicus? Można by powiedzieć jedno z podstawowych ideologicznych założeń liberalizmu. Homo economicus, czyli człowiek ekonomiczny albo człowiek gospodarczy. Człowiek ekonomiczny to człowiek, który trochę tak jak w supermarkecie, proszę sobie wyobrazić państwa wizytę ostatnią w supermarkecie albo w jakimś innym sklepie. Człowiek, który racjonalnie kalkuluje ja wiem, że w supermarkecie się zdarza, że podejmiemy decyzje nie zawsze najlepsze gospodarczo. Czasami nam się zdarza, że przeoczymy jakąś promocję, kupimy kiełbaskę na przykład, nie tą, którą najbardziej lubimy, a kupimy ją drożej. To prawda. Ale zasadniczo panuje tutaj założenie, że homo economicus jest kimś racjonalnym. To znaczy, jest kimś, kto nie ulega tylko i wyłącznie jakimś instynktom, emocjom. Można by tak trochę powiedzieć, że. Homo ekonomikus to ktoś inny niż zwierzę. Ktoś, kto jest w stanie kalkulować, zastanawiać się nad swoją przyszłością, nad decyzjami. Co to znaczy w praktyce? W praktyce to oznacza, że na przykład, jeżeli mam dwa sklepy obok mojego mieszkania i lubię jakiś produkt X, który chcę nabyć i ten produkt X jest oferowany w jednym i w drugim sklepie, w jednym jest tańszy, no to najprawdopodobniej, jak kupię ten produkt X po niższej cenie, kupię tańszy. A na przykład jeżeli się zdarzy, że pojadę do sklepu dalej oddalonego od mojego mieszkania położonego, no to pojadę tam, ale pojadę tam na przykład, bo przekalkulowałem sobie, że co prawda będę musiał więcej zapłacić na za paliwo, które spalę, będę musiał poświęcić na ten dojazd więcej czasu, ale na przykład tam mają lepszy produkt, prawda? Albo tańszy, albo, albo nawet nie tylko ze względu na kalkulację taką stricte ekonomiczną, tam na przykład może sprzedać pani ekspedientka do, do której czuję znacznie większą sympatię niż w tym sklepie bliższym, prawda? W każdym razie ja kalkuluję, jestem ekonomiczny w tym sensie, że podejmuję de Decyzje o tym, co jest w moim interesie, co jest z punktu widzenia mojego dobra bardziej opłacalne, wiąże się z większym zyskiem, mniejszą stratą. No i w końcu zadanym smyfem związana koncepcja, trudno definiowalna, koncepcja, która jest raczej intuicyjnie przyswajana przez interpretatorów niewidzialnej ręki rynku. Co to znaczy? Invisible hand się pojawia u Adama Smitha, czasami pojawia się jeszcze Invisible Hand of God. E, powiedziałem Państwu o tym, że liberalizm bazuje w dużym stopniu na pewnych odkryciach XVII-wiecznych, e, które dostarczyły nauki ścisłe. I tak jak nauki ścisłe dostarczyły pewnych odkryć, na przykład na temat świata i rządzących nim praw, fizyka, chemia i tak dalej, to podobnie trochę myślą o życiu ludzkim i trochę podobnie myślą o relacjach rynkowych liberałowie, zwłaszcza ci pierwsi. Co to znaczy? Mówią na przykład, że relacjami tymi wymiany, tymi gospodarczymi czy, czy ekonomiczno-społecznymi rządzi jakaś niewidzialna rynka, czyli pewne jakieś takie prawa, które nie zostały nigdzie spisane, ale które się sprawdzają. Można by powiedzieć, że zwróćcie uwagę, czy my mamy jakąś ustawę, która mówi, że jak mamy noc, to jest ciemno, a jak mamy dzień, to jest jasno, a jak jest zima, to jest zimno, bo musi być zimno, a jak mamy lato w Warszawie, to się trudno tutaj spędza czas, bo jest bardzo gorąco, duszno i tak dalej. Nigdzie to nie jest zapisane. Nikt tego nie wymyślił, przynajmniej no, ja nie słyszałem o żadnym człowieku, czy parlamencie, który by to przegłosował. Światem rządzą pewne obiektywne prawa. Prawda? Prawa przyrody, można by powiedzieć. Prawa natury. I liberałowie mówią, czy leseferyści mówią, podobnie jest z rynkiem. Podobnie jest z relacjami gospodarczymi. My nie do końca jesteśmy nawet powiedzieć, co z przyczyną, dlaczego tak jest. Ale na przykład w gospodarce jest taka tendencja do tego, że Mamy czasami na rynkach tak zwany okres prosperity, czyli że wszystko rośnie, że przedsiębiorcy się bogacą, że zatrudniają nowych pracowników, pracownicy lepiej zarabiają, biznes się kręci i w pewnym momencie przychodzi coś, co nazywamy kryzysem. I w pewnym momencie znowu po tym kryzysie następuje prosperity, prawda? Trochę taka właśnie jak z tym zmieniającym się dniem i nocą. Można by powiedzieć, czy mamy gwarancję, że dzisiaj słońce zajdzie? i jutro znowu wstanie. Nie mamy żadnej gwarancji. W zasadzie, na jakiej podstawie my wiemy, że tak będzie? No, bazujemy tylko na pewnych obserwacjach, prawda? I trochę podobnie jest z rynkiem. I teraz tak, to są <słuch> pewne takie podstawowe założenia liberalne, które stanowią punkt wyjścia dla tych właśnie koncepcji leseferystycznych, ale zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na trzecią postać. Bo Locke i Adam Smith to byli myśliciele liberalni, którzy coś tam na temat kwestii gospodarczych, majątkowych... Mieli do powiedzenia, ale można by powiedzieć, że takim kluczowym myślicielem wolnorynkowym jest myśliciel, którego mamy tutaj na tym obrazku, obrazie pokazanego jako trzeciego. I żeby potwierdzić to, że tak naprawdę to Ricardo jest jednym z głównych tych myślicieli wolnorynkowych, to ja się odwołam do autorytetu, trudno powiedzieć, czy autorytetu nie mojego, ale do autorytetu Karola Marksa. Okazuje się, że Karol Marx, czyli myśliciel skrajnie antyrynkowy, skrajnie antykapitalistyczny, w swoich pracach permanentnie cytuje Ricardo. Jak Państwo weźmiecie do ręki książkę Karola Marksa, Engelsa w mniejszym stopniu, bo Engels raczej zajmował się w tym duecie kwestiami takimi obyczajowymi, filozoficznymi, natomiast Marx przede wszystkim zjadł zęby na ekonomii politycznej, to tam permanentnie mamy cytaty i odwołania, przypisy do Dawida Ricardo, bo Marx wie, że takim głównym jego oponentem jest Dawid Ricardo. I tutaj, kilka uwag na temat Dawida Ricarda, zarówno jego życiorysu, jak i postulatu, bo sam życiorys jest ciekawy. Dawid Ricardo wywodzi się z rodziny bardzo bogatej angielskiej, rodziny pochodzenia żydowskiego, jednej z najbogatszych rodzin w Anglii. Samo, samo już imię Dawid wskazuje na to, że no jest to rodzina o takiej tradycji właśnie judaistycznej. Pewnego pięknego dnia, historia jest romantyczna, Dawid Ricardo poznaje kobietę, w której się zakochuje. Tylko, że jest jeden drobny problem. To jest kobieta, która jest protestantką, jest kwakierką, a zatem taka no, grupa religijna, protestancka, yy, moglibyśmy powiedzieć, no, nieortodoksyjna poza mainstreamem. Rodzina Ricardo przyjmuje to w sposób fatalny. To znaczy stawia mu ultimatu. Albo Dawid, zostajesz z nami i zrywasz wszelkie kontakty z tą rodziną, albo yy, bycie cię wydziedziczamy i nie chcemy mieć z nic wspólnego. Ricardo idzie za głosem serca, związuje się z tą kobietą i nie stoi to w ogóle na przeszkodzie, żeby w ciągu kilku lat stał się jednym z najbogatszych ludzi w Anglii, a zatem, skoro w XIX wieku to ma miejsce, jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Ricardo jest przede wszystkim świetnym, być może wyssał to z blekiem matki, być może nauczył się w rodzinie, miał po prostu talent do robienia pieniędzy, ale jednocześnie Ricardo nie tylko ogranicza się do zarabiania i do praktyki, ale również pisze. Pisze dużo na temat ekonomii. I to, co jest istotne, to to, że Dawid Ricardo tworzy taką bardzo liberalną, lecerystyczną, kapitalistyczną teorię płacy. Ricardo, mówiąc krótko, próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, ile pracodawca czy przedsiębiorca powinien płacić pracownikowi. I to są tezy nieco straszne. Jeżeli są wśród Państwa osoby o bardzo takich wolnorynkowych, liberalnych poglądach, to ja to muszę niestety powiedzieć. Otóż Dawid Ricardo mówi mniej więcej tak. Dlaczego w interesie samych robotników, czy mówiąc szerzej pracowników, jest to, żeby pracodawca płacił im jak najmniej? Po pierwsze, jeżeli pracodawca zapłaci za dużo, będzie takim po prostu dobrym wujkiem, który nie za bardzo patrzy na to, jak działa konkurencja, nie za bardzo się tym przejmuje, no po prostu uważa, że ma dobrych pracowników, trzeba ich dowartościować. To po pierwsze, prawdopodobnie ze względu na konkurencję, która ma miejsce na rynku, prawda, konkurenci nie śpią, inne firmy też działają, inne firmy inwestują pieniądze, prawda, na jakieś udoskonalenie procesu produkcyjnego, marketing i tak dalej. Jeżeli dany przedsiębiorca będzie płacił swoim pracownikom za dużo, to po prostu przegra konkurencję rynkową i efekt będzie tego taki, że nie dość, że ci roz, tacy bardzo roszczeniowi, no bo zarabiali do tej pory więcej niż niż u innych pracodawców na tym rynku. Pracownicy zostają bez pracy, po drugie mają większe oczekiwania, i po trzecie, szukając pracy, no bo zostali zwolnieni, prawdopodobnie ich pracodawca, dobry wujek, splajtował, będą musieli iść do pracy po prostu mniej płatnej, także no, nie jest to komfortowe. Każdy, kto zarabiał kiedyś więcej, zarabia mniej, no jest to tr sytuacja trudna. Po drugie, Ricardo idzie w kierunku demograficznym. Zaczyna się zastanawiać, w jaki sposób dobra pensja, czy powiedzmy, no, pensja wyższa od tego minimum socjalnego, bo takim pojęciem się też posługuje, czyli pensja, która będzie powyżej tej, tej, tego minimum egzystencji robotnika czy pracownika, do czego doprowadzi? Otóż doprowadzi do tego, że robotnicy będą żyli sobie w sposób swobodny, będą i będą oszczędzać na życiu rodzinnym i najprawdopodobniej będą się rozmnażać. Jeżeli będą mieli po prostu zbyt wysoką płacę, stwierdzą, że stać ich na dzieci, a efekt będzie taki, że za 20-30 lat ich dzieci, czyli kolejni robotnicy wejdą na rynek, robotników będzie w ten sposób więcej, a zatem. Pracodawcy będą mi płacić mniej, bo zupełnie inaczej negocjuje pracodawca z potencjalnym pracownikiem pensję, jeżeli na rynku jest posłucha i jest niewielu pracowników chętnych do pracy u niego, a zupełnie inaczej negocjuje pracodawca, który ma na przykład jedno miejsce do obsadzenia, a ma na przykład pięć osób, pięciu potencjalnych pracowników na to miejsce. A zatem zdaniem paradoksalnie Dawida Ricardo, jeżeli dzisiaj zapłacimy robotnikom zbyt wiele, no to oni się rozmnożą, robotników będzie bardzo dużo, a z czasem ich e, płaca po prostu spadnie. Oczywiście to jest bardzo schematyczny i taki byśmy powiedzieli bardzo szablonowy sposób myślenia, no bo Ricardo ignoruje szereg rzeczy, prawda? Ignoruje na przykład szereg takich kwestii jak fakt, że przecież jeżeli ktoś się urodził dzieckiem robotniczym, no to nie znaczy, że on też będzie robotnikiem, prawda? Ricardo przyjmuje tutaj taki determinizm, no robotnicy będą mieli dwoje dzieci, no to mamy kolejnych dwoje robotników, prawda? Czy dwóch robotników? Wiemy, że tak nie działa. Druga sprawa, czy kolejna sprawa. Ricardo bierze pod uwagę fakt że to jest XIX wiek, jest industrializacja, jest postęp na przykład techniki, i na grunt stosunków tych pracownik-pracodawca coraz częściej wchodzą różnego rodzaju maszyny. I te maszyny, zdaniem Ricarda, w pewnym momencie doprowadzą do sytuacji, w których po prostu praca człowieka, praca robotnika, pracownika nie będzie potrzebna. Że w pewnym momencie, jeżeli pracownikom się będzie płacić sumę X. To będzie bardziej opłacalne dla pracodawcy, dla przedsiębiorcy, żeby po prostu przerzucić te koszty na mm, robota, na maszynę, która zastąpi robotnika. Ale idźmy dalej, bo to nie koniec. Jeżeli ktoś do tej pory ma wrażenie, że brzmi to dosyć strasznie, prawda? Taka sugestia, że pracodawco płaci jak najmniej robotnikowi, to jest w jego interesie, że nie wolno dać za dużo, bo robotnicy są nieodpowiedzialni, będą się rozmnażać ponad stan. To ja Państwu dodam jeszcze jedną rzecz. Dawid Ricardo jest blisko związany intelektualnie z takim innym myślicielem, ekonomistą politycznym angielskim, który się nazywa Thomas Malthus. Thomas Malthus znany jest ze swoich koncepcji postulatów depopulacyjnych. Thomas Malthus obserwując demografię, dochodzi do wniosku i ten sposób myślenia ma również wpływ na Dawida Ricardo, że ludzi na świecie jest po prostu za dużo i w pewnym momencie musi to skończyć klęską głodu. Bo moce produkcyjne, przede wszystkim rolnictwa, nie będą w stanie wygenerować odpowiedniej ilości żywności. Prawda? Oczywiście, my wiemy, że to jest sposób myślenia ludzi o sztywnych umysłach, o zamkniętych umysłach. My wiemy, że mimo tego, że ilość ludzi na świecie może wzrosnąć, jednocześnie wzrastają na przykład możliwości produkcyjne żywności, prawda? To, że ona jest niezdrowa, to jest druga sprawa. Ale my wiemy, że te Przewidywania zarówno Maltusa, jak i Ricarda się nie sprawdziły. Ale proszę zwrócić uwagę, można by powiedzieć, kwintesencja takiego właśnie XIX-wiecznego sposobu myślenia o rynku. Płaćmy robotnikom jak najmniej, to jest w ich interesie. Nie pozwalajmy robotnikom na rozmnażanie się, bo to musi się skończyć katastrofą, prawda? Aż trudno jakby dziwić się temu, że w XIX wieku powstanie myśl socjalistyczna, lewicowa która skieruje się właśnie przeciwko takiemu leseferystycznemu sposobowi myślenia. Widzimy na kolejnym slajdzie leseferyzm współcześnie. Bo ktoś mógłby powiedzieć, no, że ja opowiadam o XIX, o XVIII wieku, przecież minęło od tego czasu bardzo wiele lat. Proszę mi wierzyć, i widzimy tutaj to na przykładzie tego slajdu, że do dnia dzisiejszego. Są myśliciele, którym bliskie jest takie podejście, zgodnie z którym rynek sam się wyreguluje, rynek sam znajdzie najlepsze rozwiązania. Założenia, zgodnie z którym rynek to taka sfera, w której panują pewne prawa, żelazne, tak jak właśnie prawo podaży, popytu, czy tak jak właśnie ta niewidzialna ręka rynku, która powoduje, że raz mamy prosperity, raz mamy kryzys że sam rynek jest w stanie się wyregulować, że my nie tylko nie potrzebujemy ani państwa, ani jakichś działań ludzkich, które będą ten rynek zaburzać, ale wręcz więcej. My jesteśmy, musimy je wyeliminować, prawda? Rynek sam siebie wyreguluje. Podam kilka przykładów. Nie będę wchodził w szczegóły, podam kilka przykładów. Widzicie Państwo tutaj na przykład Friedricha Augusta von Hayeka, takim innym przedstawicielem szkoły austriackiej, bo to Austriak, był na przykład Ludwig von Mises postulaty bardzo wolnorynkowe. Zobaczymy zaraz na kolejnym slajdzie. Inny przykład. Szkoła chicagowska, alternatywna wobec tej Europejskiej, austriackiej, szkoła chicagowska, no jak sama nazwa wskazuje, amerykańska, ale również bardzo taka leseferystyczna, wolnorynkowa, prokapitalistyczna. Tu mamy przedstawicieli na przykład Miltona Friedmana. Warto zwrócić uwagę, że na tym slajdzie mamy kilku przynajmniej zdobywców, laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Mamy Hayeka, mamy właśnie Miltona Friedmana, mamy Garego Beckera, inny reprezentant szkoły chicagowskiej, zdobywca Nagrody Nobla. W tym sposobie myślenia, czy tych Amerykanów, czy <laughs> Austriaków, państwo, władza polityczna jest postrzegana jako zagrożenie dla rynku i zagrożenie dla tych praw rynkowych, które mają charakter stały, niezmienialny, naturalny, prawda? To trochę można by powiedzieć tak, że z punktu widzenia tych leseferystów jest tak, że no. My możemy próbować ustawą zmienić dzień i noc, prawda? Albo właśnie zmienić pory roku. Ale czy to się uda? Oczywiście że się nie uda, prawda? To tylko ośmieszy prawodawcę, który będzie próbował takie postulaty wprowadzać w życie, prawda? Czy takie uchwały, ustawy wprowadzać, stanowić, czy takie przepisy wprowadzać. To trochę podobnie właśnie z tymi politykami, którzy próbują wkraczać w rynek. Że oczywiście mogą, ale to w zasadzie finalnie ich ośmiesza, a nie te prawa rynkowe, które mają charakter taki zdeterminowany, mają charakter pewny, one się zawsze sprawdzają. A zatem państwo jest postrzegane, czy władza polityczna, jako albo potencjalny wróg, zagrożenie, ewentualnie jeżeli niektórzy z tych myśl de deseferystycznych współczesnych, Milton Friedman na przykład, zgadzają się na jakąś interwencję, to ona musi mieć charakter minimalistyczny. Na przykład postulat państwa minimum, prawda? A zatem dobrze, no niech już jesteśmy w stanie się zgodzić na to, że jakaś tam policja będzie, jakieś wojsko będzie, no i jakiś sąd będzie, prawda? Jak się sąsiedzi pokłócą na przykład o miedzę, o nieruchomość, no to jakiś sąd by się przydał. Jak się przedsiębiorcy pokłócą, no to rzeczywiście jakiś tam sąd by się przydał, prawda? Nawiasem mówiąc, proszę zwrócić uwagę, że tutaj na obrazie mamy dwóch Friedmanów, na slajdzie mamy zarówno Miltona, jak i Davida Friedmana. Milton to zdobywca Nagrody Nobla, profesor. David Friedman, co prawda, Nagrody Nobla nie dostał. To syn Miltona, ale znacznie bardziej radykalny od swojego ojca. David potrafił powiedzieć w wywiadzie w sposób humorystyczny, żartobliwy, ale jednak, że mój ojciec to był jednak socjalistą. Mimo tego, że Milton Friedman na przykład twierdził, że władza publiczna nie ma żadnych ani moralnych, ani ekonomicznych przesłanek, żeby ingerować w kwestie narkotyków to jest niemoralne. Jeżeli wolne jednostki homoekonomikusy decydują się na to, że mają ochotę sobie z narkotyków skorzystać, to jest ich indywidualna sfera wolności, nie ma prawa nikt, urzędnik, polityk, władza państwowa się w to wtrącać, prawda? A mimo to syn mówi tak. Sam fakt, że ojciec dopuszczał sądy, czy policję, czy wojsko, to to już czyni z niego socjalistę. Milton Friedman na przykład, spytany o to, czy Władza publiczna powinna wyznaczać obowiązki w sferze edukacji, czy obowiązek szkolny, prawda? No podejrzewam, że Państwo macie czy tego pecha, czy to szczęście, że podlegacie jeszcze obowiązkowi szkolnemu, prawda? Milton Friedman mówi nie. Nie ma żadnego moralnego uzasadnienia do tego, żeby Państwo organizowało szkolnictwo, żeby mówiło, czy się obywatele mają uczyć, czy nie. Jak ktoś nie ma ochoty, to... To jest jego indywidualna decyzja, on weźmie za to odpowiedzialność, prawda? Kwestia obowiązku służby wojskowej. I to w mówi nie. Zwłaszcza, że w XX wieku jesteśmy w stanie sobie zapewnić najlepszą armię na świecie z perspektywy amerykańskiej myśli, bazując tylko i wyłącznie na indywidualnych, wolnych kontraktach. Biznesowo do tego podejdźmy, prawda? A zatem koncepcja państwa i minimum, albo nawet koncepcja państwa jako, jako wroga. Urynkowienie i deregulacja. Proszę zobaczyć, widzimy tutaj dwoje polityków. Widzimy tu Margaret Thatcher i widzimy Ronalda Reagana. Jaki ma to związek z myślą liberalną? Pewnego pięknego dnia Podczas e, bardzo ostrej wymiany zdań e, w Westminsterze w parlamencie angielskim, kiedy opozycja ale i burzystowska, czyli Partii Pracy Lewicowa w stosunku do premier Margaret Thatcher podnosiła, że to jest niedopuszczalne, co robi właśnie ze związkami zawodowymi, co robi z kwestią rynku, władzy politycznej itd. To Margaret Thatcher, e, czyli ta żelazna dama angielska nie polemizowała, nie podjęła w ogóle polemiki dyskusji z opozycją, tylko stanęła właśnie w miejscu spikera w angielskim parlamencie i pokazując książkę Friedricha Augusta von Hayeka, czyli reprezentanta szkoły chicagowskiej, rzuciła ją na mównicę, powiedziała to jest to, w co w co ja wierzę, to jest co w co my wierzymy, prawda? czyli właśnie wolność relacji. Widzimy też tutaj Ronalda Reagana. W latach 80. mamy czasy, które nazywane są rewolucją konserwatywną w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. W Stanach prezydentem jest Ronald Reagan, w Anglii jest szefem gabinetu, czyli premierem z Downing Street jest Margaret Thatcher i wprowadzone są reformy na rzecz właśnie urynkowienia, deregulacji. Urynkowienie, czyli wprowadzenie pewnych mechanizmów rynkowych, na przykład do administracji, jakieś rozwiązania typu outsourcing albo partnerstwo publiczno-prywatne. Czy państwo ma budować drogi? Nie, no nie musi budować dróg, wystarczy to oddać przedsiębiorcom. Mamy przykłady. Przedsiębiorcy mogą, prywatne firmy mogą zbudować autostrady, mogą zbudować frakcje, trakcje tramwajowe w miastach, inwestując ze swoich pieniędzy. Jaki mają w tym interes? Ano taki, że się dogadują z władzą. Na przykład władza mówi, dobrze, wy wybudujcie autostradę, ale przez 30 lat my wam dajemy zgodę, na to będziecie pobierać, jako jedyni uprawnieni będziecie pobierać opłaty. Wszyscy są zadowoleni, bo państwo, które nie ma pieniędzy, nie ma dostatecznie środków budżetowych, żeby budować autostrady, ma autostrady zbudowane. Obywatele, kierowcy mogą się przemieszczać, a przedsiębiorca zadowolony, bo co prawda zainwestował miliony dolarów czy funtów, ale potem przez 30 lat będzie jako jedyny pobierał na przykład opłaty z biletów, tam z winiet i tak dalej, prawda? Inny przykład, outsourcing. Czy Potrzebujemy tak wielu pracowników, na przykład urzędów skarbowych, organów podatkowych, czy nie moglibyśmy do tego zaangażować firm prywatnych, które by być może po kosztach taniej, prawda, obsługiwały proces wydawania tych wszystkich decyzji administracyjnych, prawda, w sprawach podatkowych, sprawdzania, czy obywatel się rozliczył podatnik prawidłowo, czy się rozliczył nieprawidłowo, prawda? To są koncepcje, które są wdrażane. W Anglii czy w Stanach, w Stanach nawet na większą skalę, Państwo być może słyszeliście, prywatne więzienia w Stanach Zjednoczonych, prawda? Prowadzone po prostu przez <laughs> przedsiębiorców, lokalny stan się dogaduje z przedsiębiorcą, mówi: Mamy przeludnione więzienia, yy, jesteśmy w stanie zapłacić za to tyle i tyle. Czy jesteś w stanie w ramach tych środków wybudować nowe więzienie, gdzie będziesz przetrzymywał więźniów i dajesz gwarancję, że oni na przykład nie będą uciekać, prawda? A zatem urynkowienie i deregulacja. Deregulacja to jest takie pojęcie, które raczej odnosi się do eliminowania regulacji, czyli norm prawnych z gospodarki, prawda? Czyli na przykład do tej pory wykonywanie jakiegoś zawodu wymagało zdania egzaminu, przejścia na przykład jakichś odpowiednich kursów uzyskania jakiegoś certyfikatu, i tak dalej. Po zderegulowaniu jest to sfera wolna. Można zacząć się nią zajmować bez żadnego nadzoru państwa, bez realizowania jakichkolwiek wymogów władzy publicznej. <tryk> Anarchokapitalizm, zaraz to rozwiniemy. Proszę zobaczyć przykład. Przykład współczesnego yy, leseferyzmu. Yy, mamy tutaj. Yy, Von Hayeka, czyli tego właśnie wybitnego przedstawiciela szkoły austriackiej, do którego odwoływała się na przykład Margaret Thatcher. Świetny przykład. Świetny przykład von Hayeka. Hayek mówi: Z gospodarką jest trochę tak, jak z językiem. Jak z językiem, to znaczy językiem, którym się posługujemy. Czyli językiem polskim, niemieckim, angielskim i tak dalej. Nikt go nie wymyślił, a przynajmniej nie wiemy o tym. Nie wiemy o tym, że nie mamy takiej wiedzy i, i to raczej mało prawdopodobne, żeby gdzieś tam w społeczeństwach pierwotnych, prawda, zebrali się jacyś, e, jacyś grono na przykład językoznawców albo na przykład wódz jakiegoś plemienia zarządził, że na przykład słowo X będzie oznaczało określone pojęcie, słowo Y będzie oznaczało określone pojęcie, że konstruując zdanie musimy... Zastosować podmiot, orzeczenie i tak dalej. No nikt tego nie wie. To powstało spontanicznie. Jakoś tak się zdarzyło. Być może w przeszłości mówiono, mówiono inaczej. Wiemy, że mówiono trochę inaczej. Język polski sięgniemy do dwudziestolecia międzywojennego. No i trochę inne pojęcie, i trochę inaczej konstruowano zdania. Ale to nie było tak, że ktoś to w przeszłości wymyślił. Jakoś to się stało spontanicznie. Podobnie jest z wolnym rynkiem, prawda? <laughs> Przedsiębiorcy się. Dogadują między sobą, wchodzą w, w relacje handlowe, ani nikt im tego nie nakazuje, ani nikt tego nie jest w stanie zaplanować. Były próby planowania gospodarki, pokażemy sobie je w drugiej części wystąpienia, ale tak jak mamy przykłady z językiem, że jakoś ludzie się dogadują, a politycy tego żadni nie wymyślili czy urzędnicy, to podobnie się z rynkiem. Rynek działa, jest efektywny, jest skuteczny. <laughs> Nie potrzeba tutaj polityków, nie potrzeba tutaj planowania. Proszę zobaczyć, syn Miltona Friedmana, o którym wspomniałem, David Friedman, anarchokapitalista. anarchokapitalista, czyli przejaw takiego skrajnego leseferyzmu, skrajnego kapitalizmu, przekonanie, że my nawet nie chcemy państwa minimum. Rynek to jest i relacje rynkowe. To jest taki mechanizm, który jest w stanie załatwić wszystkie problemy tego świata, a zatem my dziękujemy politykom. Na ogół taka ciekawostka na ogół anarchizm traktujemy jako XIX wieczną myśl rewolucyjną radykalnej lewicy. Anarchizm jako coś nawet bardziej radykalnego od socjalizmu. A tymczasem widzimy tutaj, że pojawiają się myśliciele, liberalni, czy leseferystyczni, nie mający nic wspólnego z lewicą, którzy mówią tak, my jesteśmy anarchokapitalistami. My tak bardzo wierzymy w rynek, że my chcemy odrzucić państwo. ile w tym klasycznym anarchizmie Anarcho- to z greckiego bezrząd, prawda? Anarchiści domagali się zrzucenia państwa, wyeliminowania państwa, prawa i tak dalej, zarzucając między innymi, że, że państwo jest jakby instrumentem opresji, chodząc właśnie na pasku rynku, tych relacji gospodarczych, to tutaj mamy paradoksalną sytuację. W drugiej połowie XX wieku pojawiają się myśliciele prokapitalistyczni liberalni, którzy mówią, my jesteśmy tak daleko idącymi liberałami, że nam się w ogóle państwo nie podoba. Niech rynek decyduje o wszystkim. Proszę zwrócić uwagę na przykład, do którego odwołuje się czasami prowadząc zajęcia z ekonomicznej analizy prawa na uniwersytecie, widzimy tutaj. Przedstawiciela Loent Economics, czyli ekonomicznej analizy prawa, bardzo płodnego autora, bardzo znanego w Stanach Zjednoczonych, ale co ciekawe prawnika. Richarda Posnera, jak Państwo widzicie, Richard Posner siedzi w swoim gabinecie sędziowskim, co prawda bez togi tutaj. To jest sędzia amerykański, żyje do dnia dzisiejszego, przez wiele lat związany ze szkołą Chicagowską, zmienił trochę swoje poglądy po, po kryzysie. Sprzed 10 lat w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie Richard Posner zadaje pytanie: jakie jest uzasadnienie, żeby władza polityczna, władza publiczna, czyli jacyś urzędnicy, organy władzy państwowej czy przepisy prawa nawet zajmowały się kwestią adopcji, kwestią adopcji dzieci? Pozostawmy to kwestią rynkowym. Brzmi to strasznie, mam tego świadomość. Nie chciałbym, żebyście Państwo myśleli, że jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. Ale to jest przykład takiego radykalnie leseferystycznego podejścia. Wyeliminujmy prawo, wyeliminujmy organy, które się tym zajmują, pozwólmy obywatelom indywidualnie decydować. Ktoś urodził dziecko albo ma zaraz urodzić, nie chce tego dziecka, proszę bardzo. Umowa, kontrakt to co jest istotą liberalizmu niech się dogadają. Wolne jednostki po co jedni rodzice, którzy chcieliby mieć dzieci, Muszą odczekiwać tak dużo czasu w jakichś skomplikowanych procedurach adopcyjnych, żeby się potem dowiedzieć, że jakiś urzędnik im odmawia. Jeżeli równolegle mamy ludzi, którzy będą mieli dzieci zaraz, być może nawet rozważają aborcję, a mogliby takie dziecko oddać, być może nawet sprzedać, od strony ekonomicznej, land economics, ekonomicznej analizy prawa, nawet byłoby to efektywne ekonomicznie, prawda? A zatem wiara w to, że rynek jest w stanie rozwiązać wszystko. Rynek jest w stanie rozwiązać takie kwestie moralne, jak na przykład aborcja, adopcja, prawda, związki między ludźmi, mniejszości seksualnych itd. Idźmy dalej. Proszę zobaczyć inny przykład, żeby pokazać Państwu, jak, do jakich daleko idących postulatów i wniosków jest w stanie doprowadzić przyjęcie tych takich właśnie ideologicznych założeń leseferystycznych wolnorynkowych. Widzimy tutaj Garego Beckera, czyli laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, który na swoim blogu, możecie państwo sprawdzić, na swoim blogu rozważa na przykład kwestię urynkowienia sfery handlu organami. No są ludzie, którzy na przykład mają z jednej strony szczęście, że są bogaczami, milionerami, miliarderami, no ale nie dopisuje im stan zdrowia. Mają chory jakiś organ, serce na przykład, wątrobę. No i mamy jednocześnie ludzi, którzy są bardzo zdrowi, no ale są biedni. No i teraz tak. Po pierwsze, nie ma problemu w przypadku takich organów, które występują podwójnie. Prawda? No nerki na przykład. Sprzedaż nerki Dlaczego państwo ma mi mówić, czy ja mogę sprzedać nerkę, czy nie mogę? No, to jest kwestia uregulowana, prawda, przez prawo karne, przez prawo administracyjne. <laughs> Mówią przedstawiciele tego takiego skrajnego lesyferyzmu do dnia dzisiejszego. To jest kwestia, która powinna być oddana indywidualnym decyzjom świadomych obywateli, którzy podejmują je racjonalnie. Nie tylko w stosunku do tych organów, które występują podwójnie w naszym organizmie, czyli nerki czy oczy. Przecież może się zdarzyć, że mamy bardzo ubogiego ojca rodziny, który co prawda ma świadomość, że jak odda swoją wątrobę albo serce, no to nie przeżyje tego. Ale na przykład troszczy się bardzo o swoje dzieci, chciałby, żeby jego dzieci czy jego dziecko miało lepszy start w życie, prawda? Żeby mogło iść na przykład na studia. W Stanach Zjednoczonych studia są bardzo drogie. Więc dlaczego my mamy zabraniać ludziom dogadywania się, czy mogą sprzedać organ, czy nie mogą? Proszę zwrócić uwagę, <kluje> wiara w to że rynek, że wolne rozwiązania takie właśnie gospodarcze są lepsze niż państwowa interwencja, niż regulacja poprzez normy prawne, poprzez organy, poprzez jakieś etatystyczne, interwencjonistyczne rozwiązania.